Szanowni Szanowni Państwo, Państwo, witam na kolejnym referacie. Tym razem temat bardzo ważny ze względu na prowadzenie zajęć w formule na odległość i z pewnością niezwykle aktualny. Witamy panią magister inżynier Dorotę Żarek z Politechniki Gdańskiej. Tytuł wystąpienia: kształtowanie kompetencji e-matematycznych i ich wpływ na efekty nauczania. Oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać, że nie mam takich kłopotów, jak było poprzednio. Chyba tak. Świetnie. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, że mogę się z Państwem podzielić moimi doświadczeniami w ramach zdalnego nauczania. Troszeczkę przewrotny ten tytuł mojej prezentacji, kształtowanie kompetencji e-matematycznych i ich wpływ na efekty nauczania. Aczkolwiek, że mam nadzieję, chyba Państwo spotkaliście się z podobnymi problemami, jakie tutaj Państwu przedstawię. Przede wszystkim może zacznijmy od definicji. Kompetencje e-matematyczne to umiejętności wykorzystania odpowiedniej aplikacji mobilnej lub komputerowej w celu uzyskania rozwiązania zagadnienia matematycznego. Powyższa definicja została przedstawiona przez studentów z kierunków nauczania na Politechnice Gdańskiej, jednakże podobne umiejętności posiadają również studenci innych kursów na platformie zdalnej, również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Proszę Państwa, co było taką historią, genezą tego mojego zainteresowania się tymi kompetencjami? Pewnego dnia dałam studentom do rozwiązania test i okazało się, że w jednym pytaniu były dwie takie same odpowiedzi. Zwrócili mi na to uwagę, że oni zaznaczają dobrą odpowiedź, a dostałem informację zwrotną, że to jest zła odpowiedź. W związku z tym ja poprawiłam to, aczkolwiek zaciekawiło mnie, jaki czas oni poświęcają na wykonanie tego testu. Testy były ustawione do 40 minut włącznie, czyli przez 40 minut studenci mogli rozwiązywać dane zadanie. No łatwo tutaj zauważyć, proszę Państwa, że jeden ze studentów ma 1 minutę 58 sekund, dostał tylko jeden punkt na 4, natomiast 15 sekund tutaj 0, tak? 13 minut 58 sekund, to mnie też zaciekawiło, że oni w tak szybkim czasie rozwiązują te zadania. To samo było, proszę Państwa, zarówno na Politechnice, jak i znalazłam takie same przykłady w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w kursie e-learningowym. Były to dość obszerne zadania, w związku z tym mocno mnie to zaciekawiło. Skąd studenci mogą tak szybko brać rozwiązania zadań? No i dowiedziałam się, że istnieje taka aplikacja na telefon mobilna Fotomat, dzięki której, proszę Państwa, wystarczy zrobić zdjęcie, jak się zainstaluje tą aplikację, wystarczy zrobić zdjęcie zadania, dostajemy w odpowiedzi takie okienko, gdzie mamy całkę, tu jest akurat przykład całki, gdzie jest całka i rozwiązanie. Po rozwinięciu tego okienka mamy wszystkie po kolei kroki, jakie należy wykonać w celu rozwiązania tego zadania. Proszę Państwa, sama również w kursach udostępniłam studentom aplety zrobione w GeoGebrze, aczkolwiek moim zamysłem była chęć pomocy studentom, bo często odpowiadali mi, że do zadań nie ma odpowiedzi, w związku z tym stworzyłam takie narzędzie, gdzie mogli sprawdzić sobie odpowiedź. No i proszę Państwa, okazało się, że studenci rozwiązując zadanie później również na egzaminie, nie wszystkie przekształcenia robią. Tutaj na przykład jest takie zadanie, gdzie należy wyznaczyć rozwiązanie układu równań kongruencji i tutaj istotny jest, proszę Państwa, algorytm Euklidesa wyznaczania największego wspólnego dzielnika. Co w zadaniu jest, w rozwiązaniu zadania jest umieszczone. Natomiast już w aplecie niestety tego nie ma. Mamy tylko wynik końcowy. W związku z tym studenci również przepisywali na egzaminie zdalnym
rozwiązanie bez przeprowadzenia wyznaczenia tego największego wspólnego dzielnika metodą Euklidesa. Co mnie również zaciekawiło. W związku z tym, proszę Państwa, a może jeszcze wróćmy tutaj do tego zadania, no to wpływało również, proszę Państwa, na liczbę punktów, jakie studenci uzyskiwali z egzaminu za dane zadanie. Po zakończeniu kursu e-learningowego zrobiłam ankietę i zadałam studentom kilka pytań typu, czy zdalne nauczanie sprostało potrzebom studentów. No tutaj mamy odpowiedź, że w większości przypadków jak najbardziej ten kurs e-learningowy, który był udostępniony przeze mnie, sprostał wymaganiom studentów. 18% stwierdziło, że nie. Jaki model nauczania pani preferuje? Zapytałam również studentów. No i tu się okazało, że nauczanie w trybie zdalnym, no 44% jednak studentów woli nauczanie w trybie tradycyjnym, przepraszam. Blended learning 32% studentów, natomiast e-learning tylko i wyłącznie 24% studentów, czyli jednak studenci lepiej się czują na zajęciach stacjonarnych. Zapytałam również, czy Twoim zdaniem treści w kursie zdalnym były prezentowane w interesujący sposób. Odpowiedzi były, mieliśmy odpowiedzi tak, w większości tak, trudno powiedzieć, w większości nie, nie. No, że tak powiem, znakomita większość, bo aż 82% studentów wyraziło się pozytywnie na ten temat, 15% nie miało zdania, no i około 3% studentów stwierdziło, że niestety nie. Zadałam również pytanie, ile godzin średnio w tygodniu student poświęcał na przygotowanie się do zajęć przed testem końcowym z danego działu. Po każdym dziale studenci mieli do rozwiązania test. No i tu, jak Państwo widzicie, rozdzieliłam to względem uczelni na Politechnikę Gdańską i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, no i na kierunki studiów i wydziały. Tutaj mamy, że studenci informatyki najwięcej czasu poświęcili na naukę, najmniej czasu poświęcili studenci informatyki z PWSZ, natomiast najwięcej studenci informatyki z Politechniki Gdańskiej. Proszę Państwa, spytałam również studentów o opinię na temat odbytego kursu. No tutaj kilka wypowiedzi. Kurs był bardzo dobry, jednak e-nauczanie nie zastąpi tradycyjnego nauczania. Kurs zachęcał do cotygodniowej pracy. Materiały były ciekawe, wyczerpujące temat. Było dobrze, ale to nie dla mnie. Jest git, ale wolę wrócić na uczelnię. Można by było niektóre rzeczy poprawić. No tutaj to sformułowanie bardzo mocno mnie zaciekawiło, aczkolwiek no nie mogę sprostać temu, ponieważ no konkretnie tutaj student nie podał co, więc nie mogę się do tego odnieść. Kurs sztos, moim zdaniem było za mało przykładów objaśniających poszczególne działy. Proszę Państwa, tutaj na koniec mamy zestawienie liczby studentów, którzy zdali egzaminy w procentach. No i tutaj też jest rozdzielenie na uczelnie i kierunki. Jeśli chodzi o informatykę, na Politechnice Gdańskiej 75% studentów zdało egzamin. Przy czym tu muszę zwrócić Państwu uwagę, że tylko i wyłącznie na budownictwie, na Politechnice Gdańskiej egzamin był w postaci stacjonarnej. Natomiast pozostałe egzaminy były w postaci zdalnej. No i tutaj widzimy, że no najmniejszy procent zdawalności był w Instytucie Informatyki Stosowanej na studiach niestacjonarnych. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.